regulacje unijne, przed którymi obecnie stoi polski sektor bankowy, w szczególności w odniesieniu do finansowania jednostek samorządu terytorialnego, nie zmieniają dotychczasowego podejścia z punktu widzenia preferencyjnych wag ryzyka w odniesieniu do należności kredytowych, ale z punktu widzenia nowego podejścia do finansowania długoterminowego w sposób niewątpliwie istotny będą wpływały na dotychczasowe zasady stosowania przez banki polityki kredytowej w odniesieniu do finansowania długoterminowego samorządów i nie tylko samorządów, innych klientów. Drogą do złagodzenia owego problemu zarówno po stronie banków, jak i po stronie jednostek samorządu terytorialnego jest przeniesienie części finansowania na finansowanie poprzez instrumenty dłużne, najlepiej instrumenty dłużne, które są notowane w publicznym obrocie, są płynne, są ratingowane. Aby to czynić, no, trzeba być bardziej przejrzystym z punktu widzenia działalności i stosować lepsze standardy w codziennej działalności. To jest istotne dla banków, ale w równym stopniu dla jednostek samorządu terytorialnego.